wielkiego domu zapukał człowiek, lecz nikt mu ich nie otworzy. Jak długo trzeba szukać dla siebie schronienia, by nie czuć się jak pustelnik samotny. Siedzi szaleniec, krzyczy coś sam do siebie. Każdy, kto choć raz mógł zbić się w chmury, musi kiedyś spaść na siebie. Za rogiem pod osłoną nocy czeka morderca. Kolejną ofiarę, nikt nie wie, kiedy zada cios, zaatakuje, nim zaskoczy go niewinny poranek.